Partia zaczęła się tutaj od Pirca, ale panowie przeszli do struktur obrony sycylijskiej. Nastąpiło tutaj bicie na C5, hetman A5 i biały zdecydował się na goniec D3. Jeżeli chodzi o wybijanie na D6, to teoretycznie jest to możliwa opcja, ale tutaj już czarny dostaje przyjemną grę, ponieważ wchodzi skoczek, bije E4. I zauważcie, że jest już naprawdę mocna presja na punkt C3, więc jakiś hetman D3 trzeba zagrać. No i teraz mamy bicie na C3, bicie na D6. Biały zostaje z fatalną strukturą pionową, tym hetmanem na D3 ustawionym nie wiadomo po co. No i taka dosyć dzika pozycja. Co ciekawe, skoczek bije C3, choć wydawałoby się lepsze, no bo po B bije C3 są widły, to wcale lepsze nie jest, bo jest tu goniec D2, klasyczny motyw, wykorzystanie związania i dopiero później biały na C3 sobie odbije. Więc po hetmanie A5 biały zdecydował się na goniec D3, pion z E4 został teraz obroniony i hetman zbił na C5. No i zauważcie, że mamy klasyczną sycylijską smoczą strukturę pionową z gońcem na G7, gdzie ten goniec będzie sobie radził całkiem nieźle. Chociaż trzeba też wspomnieć, że w porównaniu do różnych wariantów czy przyspieszonego, czy zwykłego smoka, to raczej ten pion jest na F2, a skoczek na D4. Jest to spora różnica, ponieważ tutaj już biały jest gotowy, żeby jakąś ekspansję tymi pionami przeprowadzać. Więc struktura podobna, ale są pewne subtelne różnice, choć plany się nie zmieniły. Czyli czarny będzie tutaj rypał, atakował na skrzydle hetmańskim, a biały gdzieś tutaj bardziej w rewirze skrzydła królewskiego. I teraz w partii nastąpiło hetman E2, więc biały to oczywiście musi gońca wyprowadzić, żeby móc zrobić roszadę. Czarny goniec G4, w partii goniec E3, hetman wrócił na A5, roszadka, skoczek C6. Czarny oczywiście byłby zainteresowany skasowaniem tego gońca D3, który może się tutaj mocno przydać w ataku na królewskim, więc biały od razu zagrał A3, no i doszliśmy tutaj do takiej klasycznej dosyć sytuacji. Jedna i druga strona rozwinęły już swoje figury, no i teraz się trzeba zastanowić, jakie będą dalsze plany gry. W sycylijskich strukturach prawie że zawsze czarny ma dostępną półotwartą linię C do ataku. Więc właściwie często takim automatyzmem jest zagranie wieża C8, żeby sobie po tej linii C poatakować. W jaki sposób? Czasami nawet jakąś ofiarę na C3 się przeprowadza, albo wrzuca skoczka na C4, albo wręcz takie bardziej łopatologiczne rozwiązanie, czyli marsz pionem z linii B, żeby albo tego skoczka z C3 podważyć, albo otworzyć linię B, żeby móc sobie poatakować. Więc to jest taki typowy zamysł, co z drugiej strony będzie robił biały. Albo E5, albo F5, albo w ogóle jeszcze G4, H4, H5, żeby tymi pionami faktycznie tam na skrzydle królewskim zasuwać. Więc to jest taki dosyć typowy plan. W związku z tym, że biały atakuje na królewskim, na czarnego króla, to czarny często jest zainteresowany wymianą hetmanów. Końcówki są zazwyczaj lepsze dla czarnego, bo w końcówce ten król jest całkowicie bezpieczny. W partii nastąpiło posunięcie H3, no to Duda wybił i skoczek D7. No widać, że tutaj zawodnicy obaj znają klasykę. Ten skoczek idzie na D7, no nie jest to jeszcze końcowy przystanek. Ten skoczek czasami melduje się na C5, czasami przez B6 będzie chciał się wtrynić na C4, więc ten skoczek szuka jeszcze swojej drogi, swojego przeznaczenia, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby tego gońca z G7 zaktywizować. Ten goniec teraz po długiej przykątnej z
stwarza presję na C3, na B2. Już to wygląda naprawdę mocarnie. I właściwie należałoby tym skoczkiem się wycofać. W partii natomiast pan Dziadzia nie zdecydował się na wycofanie tego skoczka. Postanowił przejść do ataku. Oczywiście ten hetman na przykład przez H4 będzie chciał się tutaj włączyć do ataku. No, ale to zostawia opcję bicia na C3. I takie bicie na C3 jest ekstremalnie trudną decyzją do podjęcia, ponieważ z jednej strony rozbijam skrzydło hetmańskie białego, zdobywam jeszcze pionka, ale jednak oddaję mojego super hiperaktywnego gońca i też, co za tym idzie, osłabiam mojego króla. Więc pod tym względem są tutaj nieprzyjemności. I teraz w partii nastąpiło faktycznie wybicie na C3, Duda zjadł tego piona i jeszcze dodatkowo przeciwnikowi wisi wieża, więc wieża poszła na B1. I teraz Polish Fighter 3000 musi, można powiedzieć, wejść w tryb przetrwania. Jeżeli tutaj czarny po prostu przeżyje, no to wygrywa partię. Jeżeli nie dostanie mata na skrzydle królewskim, to wszystkie końcówki będą wygrane, no bo skrzydło hetmańskie pociachane, no i też pionek w gratisie, więc wystarczy tutaj przetrwać. I teraz w partii nastąpiło wieża B8, co jest zaproszeniem do oddania gońca z E3, ponieważ biały ma możliwość wybicia na A7, no i dochodzimy do takiej sytuacji. I taka sytuacja byłaby spełnieniem marzeń dla czarnego, ponieważ ten pion z A3 na 100% zostanie zdobyty, a też biały zostaje z takim bardzo mało robotnym gońcem. I przede wszystkim te słabe czarne pola już nie będą takie słabe, kiedy biały nie ma czarnopolowego gońca, więc trzeba przyznać, że ciekawa koncepcja. To jest właśnie fajne, że jak się połknęło pionka, no to zawsze jest opcja wypluć w dobrym momencie, jeżeli zyskujemy jakoś na przykład na aktywności. I teraz w partii biały olał tego piona z A7, biały tutaj stwierdził: jedyna moja szansa na przetrwanie, no to jest atak na skrzydle królewskim, czyli pan Dziadzia będzie chciał tutaj wykorzystać właśnie te słabe czarne pola, to tutaj będzie chciał atakować. Duda po prostu zgarnia kolejnego piona. W partii F5 zauważcie, że ta ofiara piona była tylko po to, żeby tego gońca z D3 otworzyć, żeby ten goniec przydał się w ataku. No a Duda nie odpuszcza, ładnie się tutaj aktywizuje. I co ciekawe, biały zdecydował się na wieża G3, choć okazuje się, że obiektywnie najlepszym posunięciem byłoby bicie na D4. I ja tak, wiecie, analizowałem tę partię, mówię: kurde, Stockfish, ty głupi jakiś jesteś, po cholerę to bicie na D4 rekomendujesz, o co tutaj chodzi? No bo tak po ludzku, na logikę, wydaje się, że to bicie na D4, no to jest jakaś głupota kompletna, nie? Po co to komu potrzebne? Bez sensu, tym bardziej mając dwa piony w plecy. Ale okazuje się, że jest tutaj taki typowo stockfishowy wariant po ruchu wieża E1. To oczywiście przez ludzi jest nie do wyliczenia. No człowiek nawet nie będzie patrzył dalej, co się w tej końcówce dzieje. Człowiek zobaczy, no dwa piony w plecy, idę na końcówkę, no to po prostu podpisuje na siebie wyrok. A okazuje się, że jest to ok. Ponieważ po wieża E8 można goniec B5, a po wieża D8 można wieża D3. No i teraz powiecie: ale hola hola, przecież A6, B5, skoczek C5, no i po zawodach. Ano nie, bo wchodzi bicie na D4 i wieża D1. I na związaniu można tutaj odbić figurę. No totalnie stockfishowe, zagranie, ale faktycznie w tej wieżówce są nawet niezłe szanse na przetrwanie, bo po prostu ta wieża białego jest aktywna. Choć dalej to czarny będzie
będzie miał realne szanse ciśnięcia na wygraną. Natomiast w partii po tym wieża G3 to czarny przejmuje inicjatywę. No i teraz trzeba powiedzieć, że Duda podjął super decyzję, bo zauważcie, że ten goniec jest właściwie główną figurą w ataku. Próba wykorzystania słabych czarnych pól to jest jedyne, co tutaj biały jeszcze ma. No, nic więcej w tej pozycji nie ma. W związku z powyższym Duda wychodzi z założenia: kurde, mam taką wieżę na F8, ta wieża stoi, całą partię się nie ruszała, no kompletnie nierobotna, no to ja z przyjemnością zapłacę tą wieżą, żeby pozbyć się tego gońca. I Polak po prostu zignorował groźbę białego. I groźba faktycznie została zrealizowana. I jak teraz sobie podliczymy materiał, mamy skoczka oraz dwa piony za wieżę. Więc materialnie jest równowaga, no ale zobaczcie na tego skoczka. Ten skoczek to jest po prostu bestia. I teraz biały podciąga kolejne figury do akcji. Wieża F1, nastąpiło tutaj po prostu bicie na D3 i król G7. Więc czarny ustawia się tutaj bardzo, bardzo solidnie w defensywie. No to biały już rzuca wszystko. Wszystko, co tutaj ma. Teraz jeszcze pion z linii H wchodzi tutaj do ataku. I trzeba powiedzieć, że Duda bardzo szybko, zobaczcie ile tutaj czasu poszło, bardzo szybko znalazł bardzo sprytną defensywę. Chodzi o to, że jak zostanie zagrane H5, to czarny ładuje G5 i później H6, jeżeli się uda, i całe skrzydło królewskie zostałoby wtedy zaklajstrowane. A co za tym idzie, król na G7 byłby całkowicie bezpieczny. Natomiast po hetman F6 biały stwierdził, że po prostu sobie obroni tego piona, no i jeszcze zaraz piona z linii G włączy do ataku. No ale to już był taki gwóźdź do trumny, choć trzeba powiedzieć, że Duda zarobił jeszcze tutaj punkty stylu, bo już teraz pozycja jest wygrana, no są trzy piony plus super aktywny skoczek za wieżę, więc no jest po prostu świetnie, ale Duda jeszcze w ładny sposób to zrealizował. W partii hetman E3, no to Duda wieża C8, wiadomo, aktywizacja, wieża E1, no to Duda zabezpieczył sobie piona, H5, Janek oczywiście blokuje, nie daje tutaj żadnych szans rywalowi, hetman F2, no to F4, w końcu z tych pionów trzeba skorzystać, trzeba je zaktywizować. W partii wieża H4, no to hetman się teraz zaktywizował, wieża się wróciła, wieża na C2. No i teraz czuć, prawda? Czuć tutaj, że coś jest na rzeczy, coś już tutaj śmierdzi. Te figury czarnego zaktywizowane, król troszeczkę osłabiony, no coś tutaj się kryje, coś tutaj jest na rzecz. I tym czymś jest posunięcie F3. Bardzo często tak jest, że kiedy już zaktywizujemy figury, to wtedy pionem bądź pionami trzeba wkroczyć do akcji, żeby ostatecznie rozbić pozycję króla przeciwnika. No i teraz nie chodzi o to, o czym myślicie. Nie chodzi o to, żeby zbić tutaj skoczkiem, choć to też prawdopodobnie prowadzi do zwycięstwa. Chodzi tutaj o genialne wieża bije G2. Wieża bije G2 tylko po to, żeby zaciągnąć tutaj hetmana. I teraz piękna geometria. Ten hetman jest związany. Więc można zbić na F3, król odchodzi, można zbić na G2 i finalnie figura więcej. W partii po wieża G2 biały odszedł królem, no ale to wiadomo, że jest pozamiatane, no i tutaj oponent się poddał. Więc genialna partia Dudy. Naprawdę, no perfekto. Gdybyśmy tę partię, gdybym wam powiedział, że to była partia z
nie wiem, rozgrywana na tym WR Chess Masters czy coś, na jakichś szachach klasycznych albo nie wiem, na lidze niemieckiej, no nigdy byście nie powiedzieli, że to jest partia na 3 plus 1. A Duda na zwykłym blicu coś takiego niesamowitego stworzył. No i tutaj biały był po prostu absolutnie bez żadnych szans.